to stojąc frontalnie mamy znacznie mniejsze szanse na tak zwane obrażenia wielonarządowe. No to przy współcześnej mocno penetrującej amunicji ona nam wejdzie tu i będziemy mieli dwa płuca przestrzelone. To z dwojga złego lepiej mieć jedno. Stąd między bębnem a stożkiem lufy wejściowym jest jednak drobna szczelina, to stąd wydobywają się gorące gazy, więc nie łapiemy tak za rewolwer, tylko tak, żeby nasze palce były z daleka od tego miejsca.